Lech Poznań podejmował Legię Warszawa w rewanżowym meczu finałowym Centralnej Ligi Juniorów. Kolejorz po porażce 0-3 w stolicy był zmuszony odrabiać straty. Zaczęło się fatalnie. Adam Ryczkowski wykorzystał niefrasobliwość obrońców Lecha i uderzeniem z ostrego kąta pokonał Mateusza Lisa. Od 8 minuty Kolejorz przegrywał 0-1. Ale zespół Wojciecha Tomaszewskiego nie miał zamiaru się poddawać. Po 12 minutach fantastycznym lobem popisał się Robert Janicki. Lechici ruszyli do ataku i co rusz stwarzali groźne sytuacje pod bramką Dawida Lelenia. Po uderzeniu Piotra Kurbiela piłka trafiła w słupek. Z kolei Kamil Jóźwiak stanął oko w oko z bramkarzem Legii. Skrzydłowy zamiast uderzać szukał podaniem Krystiana Sanockiego i go nie znalazł. Tuż przed przerwą Lech przeprowadził bramkową akcję. Piotr Kurbiel minął bramkarza i jakimś cudem zdołał jeszcze podać do Roberta Janickiego. Ten po raz drugi w tym meczu trafił do siatki. Lechici na przerwę schodzili ze świadomością, żeby zdobyć tytuł mistrza Polski, muszą strzelić jeszcze 3 gole. Tymczasem drugie 45 minut obfitowało głównie w faule i kartki. W 53 minucie za brutalne wejście w nogi Jóźwiaka z boiska wyleciał Miłosz Szczepański z Legii. Lech grał w przewadze dosłownie kilka minut, bo sędzia pokazał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę Marcinowi Banaszakowi. Na niecałe 30 minut przed zakończeniem regulaminowego czasu gry stołeczny zespół zdobył swoją drugą bramkę. Mateusz Wieteska uderzeniem głową odebrał Kolejorzowi nadzieję na mistrzostwo. Chwilę później czerwoną kartkę zobaczył jeszcze Jakub Zagórski. W przewadze mecz kończyli zatem Legioniści, w efekcie dobijając Lecha w 88 minucie. Tomasz Nawodka trafił do siatki. Ekipa z Warszawy wygrała 3-2 i to właśnie goście cieszyli się w sobotni wieczór ze zdobycia mistrzostwa Polski. Juniorzy Kolejorza zajęli w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów drugie miejsce, ale udowodnili, że potrafią walczyć na boisku, nawet jeżeli nie wszystko układa się po ich myśli. Obu drużynom gratulujemy.